Szczęść Boże, Aleksander Chutkowski. Witam i zapraszam Państwa na informacje dnia. Komisja Europejska zgodziła się rozszerzyć swoją propozycję w sprawie zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy o olej słonecznikowy. Wczoraj negocjacje z Brukselą kontynuował minister rolnictwa Robert Telus. Rząd musi też zabiegać o wyeksportowanie milionów ton zboża i tutaj bierze pod uwagę współpracę z zagranicznymi portami. Polska utrzymuje zakaz importów produktów rolnych z Ukrainy. Zgodziła się na powrót do tranzytu, ale odbywa się on na specjalnych warunkach. Transporty są konwojowane i plombowane. Kontrolowana jest każda partia produktów, mówi wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Rafał Romanowski. Jeżeli będziemy mieli stuprocentową pewność, że ten system plombowania elektronicznego i nadzoru GPS będzie w 100% skuteczny, wtedy być może będziemy ze stroną ukraińską negocjować tak zwany system kontroli na podstawie oceny ryzyka. Polska podtrzymuje, że zobowiązanie ze strony Komisji Europejskiej dotyczące tak zwanych korytarzy solidarnościowych nie zadziałało. W ten sposób Warszawa uzasadnia swoje decyzje o reakcji jednostronnej. Powstała koalicja 5 państw, w której znalazły się także Węgry, Bułgaria, Rumunia i Słowacja. A wczoraj w tym gronie negocjacje prowadził szef resortu rolnictwa Robert Telus, który przebywał w Luksemburgu. Utrzymujemy jedność. W negocjacjach z Komisją Europejską nieformalna koalicja państw przyfrontowych naciska na rozszerzenie listy produktów objętych zakazem importu z Ukrainy. Na pewno objęte zostaną nim pszenica, kukurydza, rzepak, nasiona słonecznika i olej słonecznikowy. Chcemy, żeby to były oprócz tych 5 jeszcze mąka, miód, cukier, owoce miękkie, ale tutaj mówimy oczywiście o owocach zamrożonych, które w tej chwili zalegają, szczególnie w Polsce, nasze chłodnie, jaja, mięso, tutaj szczególnie drób, mleko i produkty mleczne i sok jabłkowy, koncentrat jabłkowy. Spornym elementem pozostaje termin. Węgry głośno podnoszą, że chcą przekonać Brukselę, by zakaz importu został utrzymany do końca roku. Dzięki temu rolnicy będą mogli zebrać i przechować nowe plony, przekazał minister rolnictwa Węgier. Na Komisję Europejską naciskają też izby rolnicze z państw Grupy Wyszehradzkiej. Chcą przywrócenia unijnych ceł na zboże z Ukrainy, ale wpływy w ich ocenie powinny trafić jako pomoc do ukraińskich rolników. Jednocześnie rolnicy zagrozili protestami w Brukseli i uznali unijną propozycję pomocy za niewystarczającą. Na razie to propozycja 100 milionów euro dla 5 krajów. Wiemy o tym, że nasi rolnicy ponieśli dużo większe straty. Polska chce rozwiązań systemowych, które nie tylko będą reakcją na problem, jaki wystąpił obecnie, ale też pozwolą szybko zareagować na podobny kryzys w przyszłości. Jednocześnie wciąż z rynku rząd musi zdjąć miliony ton zboża, by opróżnić magazyny przed nowym sezonem. Jest już decyzja, by we wszystkie działania włączyć port w Kołobrzegu. Pytanie, czy do eksportu wykorzystane zostaną też porty zagraniczne. Właśnie w Squipedo ta kwestia była również podnoszona, ale również z innymi portami, właśnie choćby w Niemczech. Według resortu rolnictwa nie ma problemu ze zbytem na polskie zboże. Pozostaje za to pytanie o logistykę, tak by była ona jak najsprawniejsza. W zakładach Bumar Łabędy w Gliwicach będą produkowane armatochaubice Krab, ogłosił premier Mateusz Morawiecki. W trakcie wizyty na Śląsku szefowi rządu towarzyszył wicepremier minister obrony Mariusz Błaszczak, który zapowiedział, że w maju w tym miejscu rozpocznie swoją działalność serwisową Centrum Czołgów Leopard 2. W Bumarze w Gliwicach będzie produkcja Kraba. Również tutaj będzie centrum serwisowania, centrum napraw dla czołgów Leopard. Jeszcze w maju centrum serwisowe rozpocznie swoją działalność. Na Ukrainę trafiły lub niedługo trafią 2 bataliony czołgów Leopard 2, zarówno w wersji 4, jak i w wersji 6. I wszystkie te czołgi będą serwisowane i naprawiane tu właśnie w Bumarze Łabędy, tu w Gliwicach. To właśnie od tego, jaki będzie potencjał polskiej zbrojeniówki długofalowo, będzie też zależało bezpieczeństwo Polski. Dbamy o to bezpieczeństwo poprzez zakupy za granicą, ale dbamy przede wszystkim przez rozwój polskiej zbrojeniówki. Premier Mateusz Morawiecki wziął dziś udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbywa się w Katowicach. Ogłosił, że na Śląsku zostanie ulokowane Centrum Informatyczne Komisji Nadzoru Finansowego. Zależy nam bardzo, aby także instytucje centralne część swojej działalności, przynajmniej część swojej działalności, lokowały w innych ośrodkach. I tutaj w Katowicach, na Śląsku, ulokowane będzie centrum informatyczne, część przetwarzania danych, część budowy baz danych,
Komisji Nadzoru Finansowego, potężnej instytucji finansowej, nadzorcy rynku finansowego. To kolejna bardzo ważna, bardzo dobra wiadomość dla Śląska i będę mówił o niej jeszcze szczegółowo w kolejnych tygodniach, kiedy będziemy już znali wszystkie szczegóły, ale chcę ją dzisiaj tutaj z Kongresu Europejskiego, Kongresu Gospodarczego, tę dobrą wiadomość dla Śląska również przekazać. PKN Orlen w ubiegłym roku osiągnął rekordowe wydobycie własnego gazu, poinformował członek zarządu spółki Robert Perkowski. Zapowiedział też, że w tym roku Baltic Pipe może przetłoczyć 6,5 miliarda metrów sześciennych gazu. PKN Orlen ma ponad 100 koncesji na norweskim szelfie kontynentalnym, korzysta z nich i podwaja wydobycie własne, o czym w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach mówił członek zarządu do spraw wydobycia Robert Perkowski. Rok uprzedni, 2022, był rekordowym rokiem, jeżeli chodzi tak naprawdę o wydobycie nasze w ogóle. Przypomnę, że wydobyliśmy na norweskim szelfie kontynentalnym z własnego tylko wydobycia ponad 3 miliardy metrów sześciennych, prawie 4 miliardy w kraju, tam jeszcze jakieś inne, to była ponad 7 miliardów metrów sześciennych własne wydobycie roku ubiegłego. Nigdy wcześniej nie było takiego wydobycia. PKN Orlen definiuje dywersyfikację i budowanie suwerenności energetycznej nie tylko poprzez nowe kierunki pozyskiwania gazu, ale też poprzez zróżnicowanie technologii. I tak obok gazoportów w Świnoujściu są też interkonektory i gazociąg Baltic Pipe. 6,5 miliarda metrów sześciennych Baltic Pipe w tym roku. Prawdopodobnie przepchniemy to też 30%. 30% zapotrzebowania w Polsce. Dominującym kierunkiem importu gazu do Polski jest już obecnie kierunek północ-południe, nie wschód-zachód. Orlen według informacji przekazanych przez członka zarządu Roberta Perkowskiego ma mieć pełny portfel umów w gazie i ropie. Wśród kierunków dostaw przedstawiciel spółki wymienił Zatokę Perską, Morze Śródziemne, Morze Północne, a w przypadku gazu Katar, Stany Zjednoczone czy Trinidad i Tobago. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej ma coraz większy problem, by na swój marsz 4 czerwca przyciągnąć całą opozycję. Odpowiedział mu Szymon Hołownia, a jego słowa są odbierane jako odcięcie się od inicjatywy Donalda Tuska. Marsz, jaki Donald Tusk planuje na 4 czerwca, ma stać się jednym z ważniejszych akcentów w toczącej się już wyborczej batalii. Przewodniczący Platformy mówił o wydarzeniu wielokrotnie, tym razem w Rzeszowie, gdzie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. My będziemy szli z dziesiątkami tysięcy Polek i Polaków, czując coraz większy gniew. I ta władza musi też poczuć. I poczuję. Swój udział w marszu już teraz zapowiadają środowiska aborcyjne, na czele których stoi Marta Lempart. Ich głównym postulatem jest tak zwana aborcja na życzenie, czyli uchwalenie regulacji prawnych, które doprowadzą do zabijania nienarodzonych dzieci. Platforma uznaje to żądanie za swoje. Donald Tusk mówił o tym, że podpisanie się pod nim będzie rozstrzygało o tym, kto znajdzie się na listach wyborczych. Zapowiadał przy tym ustawę wprost sprzeczną z orzeczeniami całą dotychczasową linią Trybunału Konstytucyjnego. Nie tylko z ostatnich lat, ale też z lat wcześniejszych. Obecne przepisy chronią życie dzieci chorych lub z podejrzeniem choroby. Tusk wciąż ma problem, by w inicjatywę marszu włączyć całą opozycję. A słowa Szymona Hołowni są tylko tego potwierdzeniem. Odpuśćmy sobie naprawdę z tym marszem 4 czerwca. Co to jest za jakaś nowa dyskusja, która nam zabiera krew, emocje i wszystko inne? 4 czerwca jest 4 czerwca. Co zrobimy 4 czerwca? Czy to jest wydarzenie, które zmieni losy świata? Prawo i Sprawiedliwość chętnie sięga po datę 4 czerwca i podnosi, że to nie tylko rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów, ale też obalenia rządu Jana Olszewskiego. A tutaj, jak mówił rzecznik rządu, przewodniczący Platformy Obywatelskiej zagłosował za odwołaniem pierwszego premiera, który został wybrany na ten urząd przez w pełni demokratyczny Sejm. Wtedy, gdy była próba przeprowadzenia głębokich reform państwa na początku lat 90., gdy faktycznie te reformy miały być przeprowadzane, gdy był realizowany proces dekomunizacji, jednym ze współautorów powstrzymania tych głębokich, dobrych reform dla Polski był Donald Tusk. Po podobne porównanie sięgnął premier Mateusz Morawiecki. Zaproponował przewodniczącemu Platformy przesunięcie rozpoczęcia marszu na godziny nocne, bo wtedy odwołano rząd Jana Olszewskiego. To były informacje dnia. Dziękuję i zapraszam Państwa na godzinę 18:00. Z Panem Bogiem.